Dobry wieczór, Ryszard Gromadzki, to jest program W Punkt. A dziś moim gościem jest pan dr Tymoteusz Zych, wiceprezes zarządu Ordo Iuris Instytutu na rzecz Kultury Prawdy. Witam, panie mecenasie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Parlament Europejski wczoraj przyjął rezolucję potępiającą deklarację stref wolnych LGBT. Przypomnijmy, takie deklaracje przyjęło już, o ile dobrze pamiętam, ponad 60 polskich samorządów. Ta liczba systematycznie rośnie. Jak potraktować ten akt ze strony europarlamentarzystów? Zresztą tak gwoli obowiązku dziennikarskiego dodam, że zdecydowaną większością głosów, ponad 400 eurodeputowanych, wypowiedziało się za potępieniem tego rodzaju inicjatyw. To jest akt tylko pewnej, odbicie pewnych poglądów w większości europosłów. Nic więcej, rozumiem. Nie ma to żadnego przełożenia na stan prawa w Polsce na przykład. Oczywiście nie ma i nie może mieć żadnego przełożenia na sytuację prawną w Polsce. Jest to akt o charakterze wyłącznie politycznym, będący niczym innym, jak tylko emanacją własnych politycznych poglądów znacznej grupy posłów do Parlamentu Europejskiego. I to jest akt, który każe zadać przede wszystkim jedno podstawowe pytanie. Czy takie gremia, jak właśnie Parlament Europejski, są w stanie przegłosować rzecz dowolną, nawet najbardziej oderwaną od rzeczywistości? To nie pierwsza podobna sytuacja, bo mieliśmy na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy do czynienia z kilkoma podobnymi dokumentami, które zawierały informacje po prostu oczywiście nieprawdziwe, ale chyba ten dokument jest najbardziej rażący, bo kiedy już spojrzymy na jego tytuł, to będzie tam mowa o strefach wolnych od LGBT, co się wpisuje zresztą w taką dezinformacyjną narrację, poetykę mówiącą o tym, że na terenie jakichś gmin czy powiatów w Polsce osoby o skłonnościach homoseksualnych nie mają wstępu i tak dalej, ograniczone prawa pobytu i tak dalej. Jest to totalnie oderwane od rzeczywistości. To ma tworzyć takie wrażenie getta, prawda? Tak. Które dotyka osoby o takiej orientacji właśnie. Jest to zupełnie oderwane od rzeczywistości. No, zostało przegłosowane większością głosów. Jeżeli się potępia się takie strefy, dodajmy strefy, które nie istnieją. Tak jak zresztą dosłownie przecież kilka tygodni temu to samo gremium, czyli Parlament Europejski, potępiło próbę zakazu edukacji seksualnej w Polsce. Kto wychodził z taką inicjatywą, kto ją poparł, trudno powiedzieć. No, myślę, że Google nie jest w stanie znaleźć żadnego wyniku, ale potępiono. Ale rezolucja jest. Tak, już kolejna taka sytuacja. I to jest pytanie rzeczywiście o stan współczesnej demokracji, szczególnie na tym poziomie unijnym, bo pamiętajmy o tym, że Parlament Europejski, mając tą swoją specyfikę takiego gremium jednocześnie wybieranego bezpośrednio, ale ponadnarodowego czy międzynarodowego, to jest gremium, które właściwie nie jest przez nikogo na bieżąco na poziomie krajowym śledzone. Czyli większość mediów interesuje się polityką krajową, interesuje się tym, co się dzieje w parlamencie francuskim czy niemieckim. Mało jest bardzo mediów, które są wyspecjalizowane w obserwowaniu tego aktywności Parlamentu Europejskiego, jego wolnej twórczości. I być może to jest przyczyna, dla której doszło do takiego odklejenia się po prostu od rzeczywistości. No to jest cecha w ogóle wszystkich ideologów, że zostawiają fakty z boku i po prostu prezentują swoje poglądy. Stanowisko, które zostało wczoraj przyjęte przez europarlamentarzystów, no, wpisuje się w taką szerszą presję ze strony i Parlamentu Europejskiego, myślę, innych instytucji europejskich. Presję o jednoznacznym profilu, presję taką liberalną, lewicową, która jest wybierana na Polskę, na Węgry, czyli kraje, które opierają się zalewowi chociażby ideologii LGBT póki co. Oczywiście. A pamiętajmy o tym, jakie są kompetencje Unii Europejskiej. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa musi opierać się na traktatach. Musi opierać się na tym katalogu kompetencji, który został powierzony przez państwa. Czyli to, na co my jako Polacy się zgodziliśmy, stało się kompetencją Unii Europejskiej. Jak widzimy na przykładzie chociażby Brexitu, czysto teoretycznym, można także pozbawić instytucji unijnych takich kompetencji, które zostały powierzone. Natomiast wszystkie kwestie związane z rodziną, tym bardziej nacisk ideologiczny, znajdują się daleko poza zakresem kompetencji unijnych. Są wyłączną prerogatywą państw członkowskich. Oczywiście. Tutaj próbuje się wykorzystywać kompetencje dotyczące zwalczania
zwalczania dyskryminacji. Próbuje się szafować tym hasłem działań antydyskryminacyjnych, ale widzimy po tekście tej rezolucji, że to służy tylko i wyłącznie jako pretekst, a Parlament Europejski wychodzi dużo dalej. Oczywiście mamy do czynienia z rezolucją i to jest też poniekąd dowodem bezsilności tych polityków, którzy z taką inicjatywą wyszli. Ona nie ma żadnej mocy prawnej i żadnego bezpośredniego skutku przyłożenia, ale tworzy wrażenie ze względu na prestiż samego podmiotu, jakim jest Parlament Europejski. Ale pamiętajmy, to jest podmiot o charakterze stricte politycznym, a tego typu rezolucja niczym nie różni się od uchwały polskiego Sejmu, która może zostać podjęta na dowolny temat, wyrażać dowolną opinię. Tak, ale wspomniał o pewnym niebezpiecznym trendzie, takiego przenikania, próby implementowania rozwiązań prawnych, które funkcjonują już w systemie wielu państw europejskich, zachodnich przede wszystkim, do polskiego systemu prawnego. Ja nawiązuję do pakietu propozycji, które państwa Instytut przedstawił dziś, propozycji ustaw zmierzających do ochrony tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ochrony rodziny, ochrony prawa rodziny do wychowania dzieci, do dobra dzieci. I sporo w tej charakterystyce, w tych rozwiązaniach prawnych, które państwo proponujecie, jest propozycji takich rozwiązań, które by zapobiegały takim wytrychom prawnym, których się używa, próbując przeforsować agendę LGBT. No ja myślę na przykład o mechanizmie tak zwanej transkrypcji obligatoryjnej. Panie mecenasie, proszę powiedzieć, na czym ten mechanizm polega. To jest problem dość zawiły prawnie. On się wpisuje w szerszą strategię. Myślę, że pokazując tą strategię, można łatwo wyjaśnić, o co chodzi. Otóż zdając sobie sprawę z tego, że bardzo trudno jest przekonać do agendy ideologicznej LGBT całe społeczeństwo, a bardzo trudno jest przeprowadzić tą agendę w świetle reflektorów z poparciem czy to referendalnym, czy poparciem większości parlamentu, wymyślono taką koncepcję litygacji strategicznej, czyli przeprowadzenia tej agendy przez sądy. Z pominięciem społeczeństwa, z pominięciem parlamentów. W drodze orzecznictwa sądowego, w drodze działań organów administracji. Próbuje się przez takie precedensowe orzeczenia, czasami nawet sztucznie tworząc pewne problemy, doprowadzić do zmiany prawa w praktyce. I rzeczywiście kwestia transkrypcji obligatoryjnej to jest taki sztuczny problem, który został wytworzony w 2014 roku w nowej ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Przyjęto zasadę, zgodnie z którą do uzyskania numeru PESEL jest potrzebna transkrypcja, czyli wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego. Przez lata coś takiego w ogóle nie było potrzebne. Po prostu respektowano zagraniczne dokumenty i PESEL-e były wydawane bez żadnego problemu. Natomiast ten sztuczny problem posłużył do rozpoczęcia szeregu postępowań sądowych, które już miały jakiś konkretny powód, bo okazało się, że za granicą, w niektórych krajach są wydawane akty urodzenia, w których na przykład jako rodzice figurują dwie kobiety lub dwaj mężczyźni. Są nawet kraje, w których jako rodzice wpisanych jest więcej osób niż dwie. Więc mamy do czynienia z czymś, co rażąco odbiega od zasad polskiego prawa rodzinnego. I próbuje się to na grunt polskiego prawa wprowadzić. I próbuje się wpisać, wskazując, że zgodnie z tą transkrypcją obligatoryjną, czyli obowiązkową, jest to konieczne, żeby uzyskać PESEL. No nie można przecież tutaj krzywdzić dziecka, pozbawiać go jakichś uprawnień ze względu na jakiś kontekst stylu życia. Znaczy, że tego rodzaju precedensowe sprawy często w anturażu jakichś łzawych opowieści medialnych są przedstawiane, oczywiście, co tworzy określony skutek społeczny. Ja się też z całą pewnością zgadzam, że dziecko nie powinno ponosić konsekwencji związanych z decyzjami rodziców, które są poza kontekstem polskiego porządku prawnego. Natomiast problem został sztucznie wytworzony i zapadło ileś orzeczeń. Orzeczenia były sprzeczne, ale część z nich mówiła, trzeba wpisać w interesie dziecka. Nasze stanowisko od początku było takie. To, co jest niemożliwe, a transkrypcja czegoś, co jest niezgodne z polskim porządkiem prawnym, jest niemożliwa, nie może być obowiązkiem. Więc należy dalej respektować zagraniczne akty urodzenia i po prostu nadawać PESEL tym dzieciom z pominięciem przepisywania tych elementów, jak chociażby dwoje rodziców tej samej płci, czy dwie osoby tej samej płci, które wstają w sprzeczności z polskim porządkiem prawnym. No i mamy rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego, prawda, z grudnia tego roku, który przyjął taką wykładnię. W 100% właśnie zgodził się z tą wykładnią, którą my zaproponowaliśmy. I potwierdza to podstawowe stanowisko. No to, co jest państwo niemożliwe, domagacie się zniesienia tego wymogu transkrypcji obligatoryjnej. Uważamy, że nie ma sensu na dłuższą metę prowadzić takiej dość zawiłej, chociaż bardzo logicznej wykładni, jaką w tej chwili zaproponowaliśmy. Uważamy, że ten wymóg po prostu powinien zostać zniesiony, bo to jest całkowicie sztuczne tworzenie problemu. I to jest jedna oczywiście ze ścieżek tej litygacji strategicznej, nie jedyna, bo są też próby przepisywania aktów związków jednopłciowych, które nazwano małżeństwem w innych krajach. Są próby
tego rodzaju, które na razie nie są skuteczne, ale część z nich trafiła już do Trybunału Strasburskiego. Inne takie postępowania dotyczące także transkrypcji będą rozpatrywane w Strasburgu. Wydaje się, że trzeba załatwić problem na najbardziej elementarnym poziomie, czyli zmiany przepisów prawnych, likwidacji tych wszystkich luk, tych wszystkich wadliwych rozwiązań, które służą do przenikania tego rodzaju rozstrzygnięć do polskiego systemu prawnego, mimo że jak podkreśliliśmy w tej rozmowie, no jest to wyłącza prerogatywa państw członkowskich Unii. Nie można tutaj w sposób automatyczny narzucać rozwiązań, które obowiązują w krajach zachodniej Europy na przykład. Nic innego jak tylko uzurpacja kompetencji. Tak należy nazwać próby zajmowania się tymi tematami, czy próby wywierania nacisku w zakresie tych problemów. Pamiętajmy zresztą, że to, o czym w tej chwili mówimy, czyli rezolucje, czyli program litygacji strategicznej jest czymś odrębnym, tak? Ale tego rodzaju naciski trwają już od dość dawna. Przecież Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, w Polsce znany ze względu na te kwestie związane z sądownictwem czy z praworządnością. To jest osoba, która już w 2015 roku po objęciu swojego urzędu stwierdziła, że zrobi wszystko, żeby wywrzeć na państwa członkowskie presję, żeby nazwały związki jednopłciowe małżeństwami. To jest jego deklaracja, która publicznie padła podczas... No nie udało mu się podczas jego kadencji. Teraz zajmuje się klimatem, więc pewnie ktoś inny przejmie. Rzuca to cień na wszystkie jego działania i jakby naturalny sposób każe je interpretować jak przez ten ideologiczny pryzmat. Panie mecenasie, to jeden z postulatów, który proponujecie. Postulatów, który ma chronić tożsamość małżeństwa. Inne takie działania, które mają służyć temu celowi, który pan wskazał. Mamy chociażby cały czas szereg przepisów, które dyskryminują małżeństwo. Przepisy, które dają małżeństwu pozycję słabszą niż osobom, które pozostają w związku nieformalnym. Mamy absurdalne definicje, jak chociażby w ustawie o świadczeniach rodzinnych, która będzie jako osobę samotną, no bo przecież wiadomo, trzeba pewne przywileje, pewne udogodnienia dać osobom samotnie wychowującym dziecko, ale jako osobę samotną ta ustawa dosłownie traktuje pannę kawalera, wdowę, wdowca wychowujących dziecko, chyba że wychowują je z drugim rodzicem. Czyli innymi słowy, jeżeli ta osoba będzie wychowywała z kimś, kto nie jest rodzicem dziecka, no to wówczas może korzystać z tych wszystkich przywilejów właściwych dla osoby samotnej. Tak patrząc dosłownie na tą definicję. No ktoś w elementarnym stopniu nie pomyślał, brakło refleksji, przeszło to przez Sejm i już przez lato od 2003 roku tego typu funkcjonuje przepis, taki zapis, ze wszystkimi konsekwencjami faktu. Oczywiście. I podobnych rozwiązań jest masa. Po prostu trzeba je wreszcie zebrać w jednym miejscu i wyeliminować. My je zebraliśmy już w tej chwili, opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej listę takich wadliwych przepisów, ale nie mówimy tylko o dyskryminacji małżeństwa. Mówimy też o zapewnieniu jego trwałości. Liczba rozwodów wzrosła dwukrotnie po 93 roku i to jest problem nie tylko indywidualny, ale to jest problem społeczny, kiedy spojrzymy na kwestie nawet związane z takimi sprawami jak stan zdrowia, jak kwestie związane z szansami edukacyjnymi dzieci. W wymiarze czysto statystycznym możemy powiedzieć, to jest zjawisko negatywne. O efekcie rozwodowym. Tak. Mhm. I można powiedzieć, że to jest także zjawisko, któremu w wielu przypadkach da się zapobiec. Nie ma pan poczucia, że z tak formułowanymi postulatami zderzacie się bardziej niż z oporem prawnym, oporze, który wynika z wadliwych zapisów prawa, z duchem czasu bardziej, z tym zeitgeist, który zupełnie inną stronę wieje? Znaczy, zeitgeist może w wielu sytuacjach służyć usprawiedliwieniu, dlaczego zmiany prawne nie są wprowadzane. Natomiast nasz postulat jest taki, żeby wykazać tą zasadniczą odwagę i dlatego wychodzimy z tymi propozycjami, wychodzimy z tymi posłami, które są adresowane zarówno do rządu, jak i do przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych. I to są propozycje, z których część można wprowadzić od razu, a inne są punktem wyjścia do dyskusji na kolejne dziesięciolecia, które opierają się właśnie na takim założeniu, że oczywiście mamy do czynienia ze zmianami społecznymi, ale jednym z czynników, który determinuje te zmiany społeczne, jest właśnie prawo. Kiedy w 2004 roku wprowadzono specjalne świadczenie dla samotnych rodziców, które bardzo łatwo było uzyskać, nie wykazując tak naprawdę w ogóle statusu samotnego rodzica. Miało to wpływ na liczbę rozwodów. Jedną trzecią rośnie liczba rozwodów. Kiedy w 2005 roku likwiduje się obowiązkowe posiedzenie pojednawcze, które dla wielu ludzi było po prostu okazją do refleksji, tak?
też rośnie o 1/3 liczba rozwodów z roku na rok. Wprowadzono mediację. To jest lepsze rozwiązanie niż posiedzenia sądowe, bo mediatorzy są przygotowani do tego, żeby rozpoznać przyczynę konfliktu w rodzinie i zastanowić się, jak on może zostać rozwiązany. Czyli ale... nie działają w sposób powierzchowny. Tak, tyle, że te mediacje są po pierwsze nieobowiązkowe, nawet jeżeli mamy do czynienia z rodziną, z dziećmi. Po drugie są odpłatne. My chcemy, żeby te mediacje przysługiwały każdemu także nieodpłatnie, żeby każdy miał szansę na refleksję, żeby każdy mógł się niejako z tymi zasadniczymi pytaniami zmierzyć. Bo to jest kwestia, jak mówię, kwestia, która może mieć bardzo długoterminowe efekty, nie tylko indywidualne, ale też społeczne. I dlatego ta potrzeba refleksji i wykorzystania tych wszystkich środków, jakie współczesna psychologia, jakie nauki o rodzinie posiadają, to jest właściwie naturalny wymóg nowoczesnej polityki społecznej. Panie mecenasie, te, jak się wydaje, tak na pierwszy rzut oka, tego rodzaju agenda powinna się wpisywać w program Zjednoczonej Prawicy, no ale doświadczenie na przykład z regulacjami dotyczącymi pełnej ochrony życia poczętego wskazują, że różnie z tym bywa. I jaki jest grunt, jakie z państwa rozpoznania wynika do przyjęcia tego rodzaju rozwiązań prawnych, które postuluje Instytut Ordo Iuris? Znaczy, patrząc w przyszłość, to myślę, że należy poważnie przyjąć deklarację pana premiera dotyczącą właśnie szerokiej debaty dotyczącej wzmocnienia rodziny. Bo tak naprawdę mamy przecież te wszystkie wartości konstytucyjne i małżeństwo, o którym mówiliśmy, i rodzinę jako wspólnotę, która ma wychowanie dzieci, dobro dzieci. Ostatnio premier mówił o rozwiązaniach dotyczących ochrony dzieci przed pornografią. To oczywiście. Myślę, że to jest właściwy kierunek. To można rozmawiać o detalach, ale ważne, że ten problem został w ogóle dostrzeżony. Mówimy też o prawach rodziców i właśnie o tym dobru dziecka, którego jednym z kontekstów jest ochrona dzieci przed treściami, które mogą być dla nich szkodliwe. I my się chcemy tak naprawdę trochę wpisać w odpowiedź na ten apel, który został skierowany. Ten zestaw projektów to jest w sumie kilkanaście rozwiązań, które będą obejmować także zmiany, propozycje zmian, pewnie wymagające dłuższego namysłu w systemie podatkowym, w systemie emerytalnym. Na dłuższą metę system emerytalny na obecnych zasadach nie może funkcjonować i system i emerytalny, i podatkowy po prostu nie może ignorować rodziny, które obejmują zmiany w systemie opieki nad małymi dziećmi. Pochodną jest kryzys demograficzny, który z taką ostrością nas dotyka. Który też powinien obejmować zmiany w systemie opieki nad małymi dziećmi, który dzisiaj... Zwłaszcza tymi najmniejszymi, do 3 lat. Tak, do 3 roku życia, który dzisiaj się opiera wyłącznie na dofinansowaniu opieki żłobkowej, tej, którą część rodziców będzie świadomie wybierać z różnych powodów, ale którą większość rodziców potraktuje jako drugi czy trzeci wybór, a wielu będzie w ogóle chciało z różnych osobistych przyczyn tego uniknąć. I pytanie, czy tutaj nie jesteśmy w stanie, dysponując tymi samymi dokładnie środkami, zapewnić rodzinom przebudować wyboru. Model. Oczywiście. Czemu możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem, jeżeli chodzi o system podatkowy, jest zarezerwowana tylko dla rodziców samotnie wychowujących dziecko. Czemu tym przywilejem nie powinny dysponować małżeństwa? To jest pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć, mówiąc o dostrzeżeniu roli rodziny i ekonomicznego znaczenia pracy, jaką wykonują rodzice. To przecież ta praca nie jest bezproduktywna, to nie jest hobby, to jest praca, która przekłada się na przyszły stan gospodarki. Przecież dzieci będą pracować, bez tych dzieci nie będzie ani rynku pracy, ani emerytur, ani służby zdrowia, ani podatków. Inwestujemy w przyszłość. Przyszłość tego kraju, swoją przyszłość. Propozycje legislacyjne czekają. Wszystko w rękach ustawodawcy. Oczywiście. Mamy nadzieję na rozważenie przynajmniej części z tych propozycji teraz, ale to są plany, które wybiegają daleko naprzód. Ważne, żeby ta dyskusja się toczyła. Elementem tej dyskusji jest chociażby propozycja ustawy konstytucyjnej o rodzinie. Takiej, jaką przyjęto na Węgrzech już 8 lat temu. Ustawy, która ustala najważniejsze standardy prawne związane z funkcjonowaniem prawa rodzinnego, ustala definicję rodziny, prawa i obowiązki rodzin i członków rodzin, ale też najważniejsze założenia polityki rodzinnej państwa i gwarantuje obywatelom stabilność. To jest przekonanie o tym, że pewne instrumenty, pewne rozwiązania, które zostały wprowadzone dzisiaj, nie znikną, nie skończą się wraz z tą kadencją. Z kolejną kadencją, z ewentualną zmianą. Można planować w perspektywie 10 czy 20 lat wtedy. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. To nas Tymoteusz Zych, wiceprezes zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, był dziś gościem programu W Punkt. Ryszard Gromadzki, do zobaczenia.